Powiedzmy, że w pięknych oparach dotarłeś do mety tego rajdu. No niestety z przygodami na koniec, co się stało? No w sumie głupi błąd z mojej strony, wyskoczyliśmy za bardzo na szczycie, szykana była praktycznie 70 metrów od szczytu, nie zdążyliśmy się zhamować. Nie chcieliśmy ją mijać, żeby nie dostać jakiejś większej kary, myślałem, że ją delikatnie zahaczymy, ale niestety zahaczyliśmy ją tak, że przecięliśmy wąż od chłodnicy, poleciało na samochód, zaczęło się dymić, była wysoka temperatura, ale bardzo się cieszę, że jesteśmy na mecie, bo już myśleliśmy praktycznie na jazdówce, że tej mety nie będzie po bardzo dobrym rajdzie. Taka przygoda na koniec, no ale ważne, że jesteśmy tutaj. Jak pasowały ci te litewskie szutry w tym rajdzie? W tym rajdzie właśnie te litewskie szutry jakoś nie mogłem się w ogóle zaklimatyzować. Dopiero zaklimatyzowałem się od drugiej pętli. Pierwsza pętla w ogóle nie czułem się jakoś zbyt dobrze w samochodzie. Mega niepewnie jechałem, bardziej pasował mi zeszły rajd. Był bardziej rytmiczny, tutaj były zmienne, ale myślę, że to taka właśnie zmienność w rytmie odcinku przyjdzie z doświadczeniem.